filmie testujemy Samsunga Galaxy S4 podczas nagrywania z dwóch kamer, przedniej i tylniej na raz. Taka funkcjonalność jest w aparacie Samsunga Galaxy S4. Działa naprawdę bardzo dobrze. Zresztą już sami widzicie, że jedna kamerka główna nagrywa przód samochodu, a druga kamerka, ta wewnętrzna, czyli nad ekranem, nagrywa to, co się dzieje we wnętrzu samochodu. Telefon Samsung Galaxy S4 posiada dwa mikrofony, w związku z tym nagrywa dźwięk w stereo, stąd pewnie, jak sami zauważacie, nagranie jest naprawdę dobre, mimo że nie jedziemy samochodem, który ma jakieś super wygłuszenie. Teraz jedziemy 80 na godzinę. Nie wiem, czy słyszycie taki szum, to jest na dachu bagażnik zamontowany. Jak widzicie, mamy tutaj raz pod mostem, raz na słońcu, raz w cieniu. Wydaje mi się, że ocenicie ten materiał bardzo dobrze. A niestety muszę przyznać, że zapomniałem wyczyścić przedniego obiektywu nad ekranem i tylnego, więc być może są delikatne refleksy z dotyku palców. Zapomniałem wyczyścić, ale większość nas zapomina o tym albo nie robi tego, w związku z tym taki film będzie najbardziej miarodajny i uczciwy. Teraz włączymy wentylator na maksa. Na czwartym biegu. A teraz włączymy okno. Zobaczymy, jak przy jeździe 50 na godzinę słychać szumy z zewnątrz. Wydaje mi się, że żadnego problemu. Tak więc Samsungiem Galaxy S4 możemy bez problemu wykonywać filmy, coś na zasadzie rejestratora jazdy, nagrywając z dwóch kamer jednocześnie, z przedniej i tylnej. A jeszcze przetestujmy, czy idzie zrobić zoom. Nie, podczas nagrywania nie można wykonywać zoomu podczas nagrywania z dwóch kamer jednocześnie. Ok, myślę, że to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tak więc Samsunga Galaxy S4, ale pewnie i też inne modele, które mogą nagrywać z dwóch kamer jednocześnie, można spokojnie wykorzystywać jako właśnie rejestrator jazdy w samochodzie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie mój kanał.